kochani, dzisiaj filmik pod tytułem kosmetyki, które kupię ponownie. Zacznę od tego, że ja bardzo często zmieniam kosmetyki, lubię kupować nowe rzeczy i rzadko się zdarza, że coś zachwyca mnie na tyle, żeby kupować to po raz kolejny. Dlatego wiedzcie, że jeżeli mówię o rzeczach, które będę chciała kupić jeszcze raz, to znaczy, że naprawdę są moimi mega ulubionymi, bardzo Wam je polecam i naprawdę są super. Zacznę od rzeczy, którą już widzieliście, pokazywałam ją dużo razy. To są chusteczki Clinique do demakijażu z wyciągiem z winogron. Tak wyglądają. Ich jest tutaj 20 bodajże. 20 kosztują około 7 zł w Tesco przynajmniej. Pięknie pachną. I tak, ja nie jestem zwolenniczką używania tych chusteczek dla dzieci do demakijażu twarzy, bo no jednak to są chusteczki do mycia pupy, tak, a nie twarzy. Ja kiedyś użyłam raz, przyznam się, że tylko raz, to była Nivea. Użyłam tej chusteczki do twarzy, miałam mega podrażnioną skórę, jakieś dziwne zaczerwienienia i nie używam tego. Te chusteczki są o tyle dobre, że one są w stanie zmyć wszystko, słuchajcie, naprawdę charakteryzację, biały podkład, czarny podkład, sztuczny zarost, nie wiem, jakieś eyelinery, wszystko, naprawdę te chusteczki są w stanie zmyć wszystko, są naprawdę dobre. Ja robię to tak, że biorę chusteczkę, przykładam sobie do oczu, najpierw czekam kilka chwil, żeby ten preparat z chusteczek jak gdyby przeniknął na skórę i potem, słuchajcie, po prostu płynnym ruchem to ścieram, nie muszę trzeć, nie muszę nic, nie ma problemu naprawdę z żadnym makijażem, z żadnym tuszem, z żadnym eyelinerem, z żadnymi czarnymi cieniami, wszystko się super zmywa, wszystko jest naprawdę super, bardzo, bardzo je polecam, naprawdę, będę je ciągle kupować. Następna rzecz, pytacie mnie o mój kolor włosów. Ja mam teraz ten kolor, który mam na sobie, to jest kolor od robiony w salonie fryzjerskim, od fryzjera. Ale wiadomo, że przy takim blondzie, no to tak naprawdę powinno się co miesiąc chodzić do fryzjera, żeby robić te odrosty, żeby to jakoś wszystko ładnie wyglądało. No, umówmy się, to są koszty, tak? Ja bym bardzo chciała, żeby było mnie stać, żebym mogła chodzić co miesiąc na te odrosty do fryzjera. Na pewno bym chodziła, gdybym miała pieniądze, ale na razie muszę sobie radzić inaczej i tak gdzieś raz na 4-5 miesięcy chodzę do fryzjera na farbowanie, a pomiędzy sama sobie farbuję włosy, robię sobie odrosty i znalazłam super farbę, którą polecała The Style Diet na swoim kanale i słuchajcie, to jest bardzo dobry kolor. Blondynki będą wiedziały, o czym mówię, bo większość tych farb tak, albo jest blond słoneczny, który wchodzi bardzo żółty, albo jest blond platynowy, który wychodzi srebrny, a czasami jakiś fioletowy, zielony i nie wiadomo co. To jest kolor 100 Camomile, bardzo jasny, naturalny blond, super rozjaśniający. Na pudełku on wygląda inaczej, ale na żywo to wychodzi mniej więcej to, co ja mam na włosach. Dlatego jestem bardzo zadowolona, ładnie mi się to zlewa z tym kolorem. Nie jest bardzo żółty, nie jest też bardzo platynowy. Taki akurat pośredni. I to już jest, nie wiem, chyba piąte pudełko tej farby. I nie będę szukać następnej, to jest super i nie będę testować nic innego. Testowałam jakieś L'Oreale i tak dalej. Po prostu chodzi mi o ten kolor, jest naprawdę dla mnie przynajmniej idealny, także jakbyście chciały spróbować, to polecam. Nie będę tego widać właśnie. 100, numer 100 Camomile. O, może w ten sposób. A. Tak. Także ta farba, no chyba kosztuje około 15 zł, nawet nie wiem. Następna rzecz, słuchajcie, którą uwielbiam i po prostu powiedzcie mi, gdzie ją można kupić, bo kupiłam ją w zeszłym roku latem. To jest krem do twarzy, olej, Complete Promienny Blask, krem rozświetlający, nawilżający na dzień, z nawilżającymi hydroperełkami, witaminami SPF 15 oraz rozświetlającym kompleksem z mandarynki.
tak wygląda. I słuchajcie, nie mogę nigdzie znaleźć tego kremu. Jest przecudowny, pięknie pachnie, super pod makijaż, bardzo ładnie się wchłania, szybciutko. Cera jest rzeczywiście taka świeża, rozświetlona. No i naprawdę bardzo chętnie bym go kupiła, ale nie mogę go znaleźć. Jest emulsja rozświetlająca, ale ona jest jakaś bez, chyba bez SPF, a może jest do skóry mieszanej, no nie wiem. Nie jest to, a ja bym chciała właśnie to w tej tubeczce, bo jest super ten krem. Także jeżeli gdzieś widziałyście i wiecie, gdzie go kupić, to bardzo proszę napiszcie na dole. Bo w Rossmanie go nie widziałam, w Tesco go nie widziałam, w Realu go nie widziałam. Nie wiem, może źle szukam. On jest w takim opakowaniu jeszcze z kartonika. Dobra, następna rzecz to jest tonik Nivea. Nic wyjątkowego, ale to jest tonik coraz kucha... sucha i wrażliwa. Pięknie rozświetla, bardzo ładnie skóra po nim wygląda. Bardzo go lubię. Pod makijaż tak super naprawdę rozświetla. Następna rzecz, podkład Revlon Color Stay. No już się nie będę tutaj rozpowiadać dużo o nim, dużo dziewczyn o nim mówiło. Są zwolennicy, są przeciwnicy. Tak, nie jest to super łatwy podkład w aplikacji, ale dobrze kryje, ten kolor mi bardzo odpowiada, jest nawilżający. Ja go kupiłam w Douglasie 69 zł, ja go kupiłam na Allegro za 35. Ja mam do cery suchej i wrażliwej kolor Buff. Bardzo duża gama kolorystyczna. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Dlatego polecam. Fajna rzecz. No i ostatnie. Baza Art Deco podcienie też, którą pokazywałam. Świetna baza, kosztuje 35 zł. Nie ma problemów w aplikacji. Cienie trzymają się cały dzień i nie zamienię jej na nic innego, ani tańszego, ani droższego, bo uważam, że jest fantastyczna. Mam ją, słuchajcie, od czerwca i mam jej jeszcze połowę. Także, a używam jej naprawdę znaczy za każdym razem, jak się maluję, a także super rzecz. No i cienie, słuchajcie, Satin Taupe z MAC-a, tak, taki brązowo-szaro-fioletowy kolor. Jakbyście chciały, znalazłam w Inglocie coś, co wygląda bardzo podobnie. Może tutaj na cieniu nie wygląda identycznie, ale na powiece tak. I to jest kolor, zaraz Wam powiem, bo udało mi się to wyjąć i przeczytać, jaki to jest kolor. 459. I jeszcze właśnie ta trójka cieni, która, słuchajcie, noszę codziennie te cienie, mam je na sobie teraz. Super takie do dziennego makijażu, a na przykład z Duraline mogą być jako wieczorowe, można z tym wszystko zrobić. Dla osób, które lubią zimną tonację kolorystyczną i zimne kolory, super. I to jest tak szybciutko kolorek, ten różowy, 397, 459 i 434. I uwielbiam to trio i uważam, że akurat te trzy kolory, które mam, wcale nie są gorsze jakościowo niż MAC. Także to były moje rzeczy, które na pewno... A, jeszcze słuchajcie, jeszcze pomadka, tak szybciutko, z Rimmela, którą oczywiście wszyscy znają, Airy Fairy 070, bo ma przepiękny kolor i na pewno ją kupię jeszcze raz, bo już mi się kończy, o, tak wygląda. No dobra, trochę chaotyczny ten filmik. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie. To były moje produkty, które lubię, które kupię jeszcze raz na pewno, bo się sprawdziły i są fajne. I tak jak mówiłam, rzadko kupuję coś ponownie, a jeżeli to robię, to znaczy, że naprawdę jest super. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam Was do subskrypcji i trzymajcie się cieplutko. Pa!